Cześć, ja jestem Juno, a to kolejny odcinek z serii Zagrajmy w A White Day. Wszystkie tu drzwi wyglądają na pozamykane. Największe. O, moneta jakaś przed automatem. Tak, całe mnóstwo ich nazbierałam. Nie wiem w sumie, czy mogę jakąś wrzucić czy coś. Zobaczmy jeszcze raz. Kiedyś tam mi się nie udało. O. No i znowu to samo. Może mam więcej tego nawrzucać? Dziwne, może tak. O! Zadziałało wreszcie. Jej! Ciekawe, do czego mi się to tam przyda, czy w ogóle do czegoś. No, na razie sprawdźmy może górę, tylko zaraz, zaraz. Czy ja mam tak coś powiedzmy w miarę przydatnego? Oj, otwórzmy te drzwi. Zaraz, o co chodzi? O, tu jest klatka schodowa tego typu, taka zwyczajniejsza. Dobra, to zobaczmy w takim razie może co jest na górze. O, już widzę, coś mi błyska. Zaraz zobaczymy, dobra, zamknięte. Co to jest? Dobra, czyli... To może sobie zapiszę. System. Bo potem wiadomo, jak będą eksplorować wszelkie te pomieszczenia, to może mi się zapomni, że coś tam miałam szukać, jakiegoś klucza. No to dobra, skoro na górze w sumie nic. Ojej, ktoś już płacze znowu. O cholera. O nie, koleś spał. I to chyba nie jest woźny, tylko jakiś w ogóle strażnik inny. Tu jest woźny. Woźny z ekipą. Jaka akcja. A? Okej, ale go załatwiła. Prawie Mortal Kombat. Ja! Gdzie da handlu palgo in goya? A ja bym mu latarkę chyba ukradła. Hanshime, widzę manę kusokiragon han gundedo opso. Mulla, a직도 마음속에 여인을 찾아 헤매고 다니셨겠지. 그게 지금 중요해? 너나 똑바로 행동해. 네가 지금 제대로 한 게 뭐가 있어? 약간 프라빈이 잘 들어도 지금 우린 소영이가 원하는 대로 행동하고 있단 말이야. 생각해봐. 소영이는 주로 혼자서 가정실, 미술실 같은 데 있었어. 너나 나나 소영이 뒤를 따라가면서 계속 이상한 일만 당하고 있잖아. 주로 소영이가 혼자 있었던 곳에서 무슨 일이 생기고 있단 말이야. 다음은 어딜 것 같아? 이 건물 3층 옥상. 아마도 그리로 가면 소영이가 꾸며놓은 뭔가를 볼 수 있을 거야. 왜? 못 믿겠어? 내 말 못 믿는 거야? To może jeszcze dasz mi klucz, bym tam poszła, a powiedzmy, że jej ufamy. 뭐야? 눈빛은 그게 아닌데? 어떻게든 여기서 빠져나가야 할 거 아니야. 그런데 넌 뭐야? 남자가 뭐 그러냔 말이야.
넌 네 생각만 하고 있잖아. 다른 애들은 신경도 안 써? 자, 생각해보자. 분명 소영이 걔하고 걔네 언니 그리고 학교 뭔가 관계가 있어. 예전에 늘 음악 선생님이 학교에 강한 기운이 모여있다고 했거든? 어쩜 관련이 있을지도 몰라. 소영이 무조건 의심한 건 아니야. 근데 생각해보면 계속해서 소영이와 관계가 있잖아. 역시 아직 날 못 믿는구나. 그럼 나 먼저 가볼게. 뭘 찾든 너무 멀리서 찾지 마. fajna rada, nie ma co. Ciekawe też, gdzie mam iść, jak w zasadzie do niczego nie mamy klucza ani niczego w sumie. No, jedyne co mi do głowy przychodzi, to podjąć próbę jeszcze raz pójścia na dół. Też to może nie być najlepszym pomysłem, ale w zasadzie co? Ani mapy nie mamy, ani nic, więc... Nie wiem, o, wreszcie jakieś drzwi, które mogę i tutaj otworzyć. Ktoś tu płacze. I nawet chyba widzę kto. Tylko dobra, na razie do niej nie podchodzę, bo może coś ciekawego tu będzie. Ładne malunki, obrazy i inne rzeczy, ale... Zaraz. Może te drzwi wszystkie będę już od razu otwierać na wypadek, gdyby się okazało, że one od środka były pozamykane. Dobra, a to mogę do tych rzeczy zaglądać? Mogę. No i też kolejne pytanie, czy ja chcę do niej się zbliżyć? Czy przypadkiem nie jest to jakiś duch i dziadło, czy... O cholera. Myślałam, że tu stoi jakaś uczennica. A to są tylko szkolne mundurki. Wystawa jakaś. Niedobrze, niedobrze. O, mapa, mapa, mapa. Cudnie. Dobra, mapę już mam w takim razie. To jest karta klucz. Świetnie, czyli z tym... O, liczba. Mundurki wypadły. Super. Dobra, to było w sumie do przewidzenia. Ale tak. Weźmiemy sobie kartę, ustawimy. I w zasadzie, jak widzę... O, klasa historyczna. Dobra, zobaczymy, czy na tym piętrze, już jak tu i tak jestem, mogę coś pozwiedzać. Chyba tu ktoś jest, prawda? Zobaczmy. Oj. Chyba ryzykują. Bardzo ryzykują. Nie wiem, czy jestem na to gotowa. No, powiedzmy, że tak. Dobra, tak sobie powoli obejdę. Biurko. W biurku nic, a na biurku... A chyba też nic. Czy tu coś jest? O! Długopis, bierzemy go. Tu jakieś fotele, kanapy. I dalej nie wiem, gdzie ktoś płacze. Może nie tutaj. Może tam. Dobra, czyli co? Już mogę teraz i klucza chyba tego... No, czemu on nie chce w takim razie? No, co to nie działa? No, przecież on powinien móc to użyć. A dziwne to jakieś. Bo mamy kartę klucz, a dalej nic mi po tym.
No cóż, dziwne to jakieś, ale może na drugim piętrze jakiekolwiek drzwi w takim razie będą w stanie otworzyć. Nie no, te są z drugiej strony zamknięte. Dalej to nic mi nie otwiera. O! Aha, czyli niektóre mogę tą kartą akurat otworzyć. Rozumiem. To dodatkowe utrudnienie. O, to też chyba jakaś ze sztuką związana sala. Dobra. Jej, ale tych długopisów nagromadziłam. Ale to dobrze, mi się na przykład szybko wypisują i też zawsze mam całe mnóstwo. Nie wiem, czy tu jeszcze więcej mogę wyszukiwać. Dobra, jakieś rzeźby, które mi w sumie nic nie mówią, ale tu dokument kolejny. Dobra, w swoim czasie wszystko, a na razie jeszcze przeszukujemy salę. Zobaczmy. Tak, Moskwa, zegar. Dobra, otwieramy i szukamy kolejnych, które mogłabym otworzyć zaraz. Aha, to już te otwierałam. Nie, no dobra, tych nie mogę. Ciekawe jak z tymi. O, po tej mogą stronie. Fajnie, fajnie otworzyłam. Czyli po tej stronie pewnie wszystkie, czyli mogę teraz już otwierać. A długopisik jakiś może? Nie. Co to jest? Dobra. No, nie ma kasety. A mamy jakąś, żeby otworzyć? Tu mamy, o, jakąś, ale taką raczej. Aha. Nie działa. No to zabieramy. Dobra, zepsute jakieś to. Latarka, latarka, bierzemy ją koniecznie. Mo, to teraz będzie można działać. Tylko w sumie i tak na wyposażenie bierzemy raczej kartę, bo trzeba będzie pewnie i tak te wszystkie drzwi patrzeć, uważać, otwierać. Nie wiem, czy któryś tu sprzęcior mam zerknąć. Nie wygląda na to. Nic. Ojej! Czy to ta płacząca? Zaraz z nią zagadamy może. Nie wiem, na tych stołach chyba nic nie ma. Dobra, najpierw jeszcze sobie otworzę. I co z nią jest? Dokładnie. No ale drzwi są, okna są, wyjść jakoś pewnie można. Nie, ja jestem zdeterminowana, żeby nie zginąć. Właśnie. Ania! Sohara, Soyoungi. Pięknie to jest, ale dzisiaj mogę coś zrobić. Czuję się jak się nie. Soyoungi, nie. Czuję się jak się nie. Sohara, nie. Soyoungi, nie. Soyoungi, nie. Soyoungi, nie. 분명 이 두 중에 누군가 알고 있을 거야. 어쩌면 brzmi strasznie, jak jakieś ostrza i psypol. O, zniknęła. No świetnie. Dobrze, kasa na pocieszenie. Ach, lepiej być nie mogło. Ludzie nam sprzed nosa dosłownie znikają. Dobra, tych nie otworzymy. Nie.
tych też nie. Dobra, łazienki. Czyli tak, wszystkie te tutaj posprawdzałam. Dobra, jeszcze na dole się, na dół się przejdziemy za moment. Tylko właśnie pytanie, bo ja na górze ogarnęłam wejście na dach, ale w sumie to było zamknięte. No dobra, czyli tu nie mam co się pchać. Tutaj posprawdzałam. I zobaczmy, co teraz będzie tu. Nie wiem w sumie. Dobra, no tutaj też jest coś na kartę, ale chyba właśnie nie na tą, co trzeba. Ani że już nic. Tutaj, zaraz, co to jest za miejsce? Byłam tu, czy nie byłam? Już sama nie wiem, gdzie ja byłam w zasadzie. Zaraz, no, co my mamy za tutaj pomieszczenia? Tam coś się... Zaraz. Skoro mamy latarkę już teraz, o właśnie, to można by ją użyć. Tak, zdecydowanie to może nam bardziej jakoś sytuację rozjaśnić. No, chociaż może jakoś też nie do końca, no właśnie. Ale tak, tutaj... No nie bardzo chyba. Ja już nic nie wiem. Tu może by się dało coś jakoś jednak sprawdzić. Tylko jak? Tutaj nie. Aż tamte drzwi na końcu? Nie wiem nawet, czy je sprawdzałam. Może nie sprawdzałam właśnie. To był błąd. O! Ha! To było takie proste, ale ja durna, durna, durna. No, ale przez horrory głupieję. Ouu! Chyba tak, mamy ten w holu klucz, o którym była mowa, to sobie zapisałam. No, gra tak sugestywnie go nam pokazała, dobry wzrok ma nasz główny bohater, tak w ogóle, że to dostrzegł, ale zaraz, mamy latarę. No właśnie. No dobra, tylko rozumiem, naszym celem jest jakoś zdobycie tego klucza. No to w swoim czasie najpierw... Oj, światełko sobie wyłączyłam. Najpierw lepiej przeszukajmy wszystkie klasy, bo wiadomo, w nich może coś się znajdzie. O, coś tu lśni chyba. Tylko moneta. No, tylko albo aż. Zależy w sumie, jak na to patrzeć. A tych to nawet nie wiem, czy chce mi się to tak przeszukiwać, ale w sumie... Nie no, niektóre są pozostawiane, że nawet jakbym chciała, to nie mogę. Dobra, to sprawdzone. Zobaczmy, co tu. Ciemnica, cholera. Wow, wow! Ha! Duch jak z klątwy. Tylko taki jeszcze z domieszką pająka. Hej. Nie. O, cholera. Auć. Uciekam. Jest i woźny. Ja pierdzielę. Dobra, tu się sobie schowam. Jej. No nie. Czy ona może z klasy do klasy przechodzić? Nie wiem. Dobra, tu na pewno wyłączę sobie o światełko. Schowam się gdzieś tu. O rany, co to było wszystko?
Dobra, spróbuję uciekać gdziekolwiek, nie wiem gdzie, nie tu, do schodów. Biegniemy do schodów i przy schodach się gdzieś uleczymy. Nie wiem, to może nie był najlepszy pomysł. A w sumie mogę się tutaj schować. Mamy co, jakieś przedmioty lecznicze, co to jest? Nie wiem, czy kawa mnie leczy? Czy tak nie bardzo? Dobra, trochę sobie życia tym samym podniosłam. Miło. No dobra. No nie, durny woźny. Spróbuję może sobie nic nie robić w jego obecności. Czy on tu idzie? Dobra, zawraca. Zawrócił. Nie, i znowu zawrócił. Jejku, gościu, ty mnie denerwujesz za bardzo. Dobra, coś tam otworzył. Pytanie, co? No, że drzwi, jak mogę się domyślać. Tylko, czy on ma zamiar iść tu na górę, czy dreptać gdzieś tam po innych piętrach? Cholera go wie. Nie, tam dalej łazi. Udają, że mnie tu nie ma. Czy on do mnie zajrzy aż tu na górę? Nie, kręci się, kręci. Jaki z niego uparciuch. Dobra, spróbuję iść za nim, licząc, że nic mi... Wow, się w ten sposób nie zadzieje, jasne. Tak, teraz uciekam. A masz... dobra, nie wiem co robią. Nie wiem co robią ludziska. Dobra, lecę gdzieś na górę. I może się nie zorientuję, że ja tu jestem właśnie. Nie wiem. To jakieś dziwne. Tak moje pomysły. A w międzyczasie możemy chyba klasy przeszukiwać. Licząc, że nie będzie tu żadnych duchów. Chociaż po tamtym doświadczeniu, wow, różnie może z tym być wszystko. Dobra, zobaczmy. Tu nic. Też nic. Dobra, wygląda, że ogólnie tu nic ciekawego nie ma. Na tym ogólnie pięterku. No chciałabym te klasy jakoś po kolei sprawdzać, a nie tak chaotycznie. Nie ma duchów? Nie. Jest. O nie, tu też jest? Zaraz. Nie wiem, czy tu jakiś duch będzie, czy nie. Nie no, nie wygląda, żeby jakiś był. No dobra, coś takiego. Te się nie otwierają. Tu jest jakaś kolejna sala. I w sumie... O nie, woźny. Kolejna, w której chyba nic nie ma. Gdzie on drepcze?
No, gdzieś tam go słyszę, ale tak patrzę, że to dobry moment na koniec odcinka. Mam nadzieję, że ten wam się podobał. Trzymajcie się, cześć!